Witam Państwa. Dzisiaj pokażę, jak zrobić szopkę, która od razu będzie lampionem. Będą nam potrzebne szablony, które będzie można sobie wydrukować, kredki albo pastele do rysowania, klej, nożyczki i oczywiście pojemnik szklany i świeczka. Mam przykład gotowego, wymalowanego szablonu, a teraz Państwu pokażę, co zrobić z tymi szablonami, bo jest ich aż 3. Więc tak, ten to jest taki szablon główny, który proponuję wymalować. Tutaj jeszcze mamy taki jeden szablon, który, to jest moja taka propozycja, można dołączyć do tego szablonu i w ten czas nasza szopka po sklejeniu będzie po prostu troszeczkę większa. Ta jest zrobiona tylko z tej jednej kartki, więc po sklejeniu jest taka trochę mała, jak według mnie. I postanowiłam, że jeżeli się ją trochę rozszerzy, ładniej się będzie prezentować, więc dlatego zachęcam, że warto się po prostu pobawić i zrobić troszeczkę właśnie ją szerszą. Więc jeżeli Państwo sobie już to wymalujecie, ten szablon i ten, to oczywiście proponuję to powycinać. Wycinamy tutaj po tych przerywanych liniach. Tu też, tak jak sugerują nożyczki, wycinamy też te paseczki, bo się nam przydadzą. Po wycięciu mamy coś takiego i coś takiego. Tą część malujemy, natomiast ten szablon będziemy wycinać. Chodzi o to, żeby powycinać gwiazdeczki. Najłatwiej będzie nam wyciąć w ten sposób, że złożymy sobie kartkę, tak żeby była na środku zgięta gwiazdka i wytniemy. Nawet jeżeli ta gwiazdka nie będzie idealnie wycięta, proszę się nie przejmować, w całym lampionie to zginie i będzie zupełnie dobrze wyglądać. Jeżeli już mamy gotowe, wycięte gwiazdeczki w szablonie, ten szablon będziemy łączyć z tym w ten sposób, żeby nam nachodziły te wycięte gwiazdeczki na gwiazdeczki nasze. I mamy to połączyć w ten sposób, żeby nam wyszedł taki efekt świecącej gwiazdki. Jak będziemy to kleić, to będą oczywiście te kartki przesunięte, ale tak to właśnie ma być, żeby nam się wygodnie potem całość łączyła. Po sklejeniu tych dwóch szablonów, one nie są idealnie ze sobą równo złączone, tylko są przesunięte. Właśnie po to, żeby potem wygodnie można było dokleić następny, właśnie ten szablon, tak? Żeby nie było bardzo grubo w tym miejscu połączenia. Żeby nasz lampion trzymał taki dobry kształt, to będzie dobrze go na dole troszeczkę wzmocnić. Czyli właśnie te paseczki przykleimy od lewej strony tutaj na dole i oczywiście kleimy też na górze.
Oprócz tego, że będzie trzymał ładny kształt lampion, to jeszcze te ciemniejsze paski tak ładnie nam zamkną tą szopkę od dołu i od góry. I teraz będzie można to wszystko skleić. Ja jeszcze nie sklejam, dlatego że muszę sobie ją wymalować. Państwo oczywiście zaczniecie od wymalowania, a nie tak jak ja od klejenia, ale po prostu chciałam to Państwu pokazać, jak ją wykonać. Oprócz wymalowania można na przykład spróbować przykleić drobinki styropianu, które będą na przykład udawać śnieg. Myślę, że pomysłów będziecie mieli dość dużo. W imieniu całej ekipy Niedzieli z Babcią chciałam Państwu złożyć życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz szczęśliwego nowego roku.